Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i witam Was w programie Music Box Exclusive, a moim dzisiejszym gościem jest Natalia Nykiel. Cześć Natalio. Cześć. Spotykamy się oczywiście z okazji premiery Twojego nowego singla Bye Bye. Z tego co wiem, to jest takie trochę pożegnanie starej Natalii. Mówimy papa. Co to znaczy tak naprawdę? Mówimy papa starej erze i mówimy hello nowej. Tak, bo tutaj warto przypomnieć, że Twoja ostatnia płyta była inna od tych wcześniejszych, trochę bardziej mroczna. Tak, tak. Moja ostatnia płyta ukazała się rok temu, Regnum, i była bardzo takim, myślę, takim punktem podsumowującym w ogóle 10 lat mojej kariery, bo już tyle mi się nazbierało czasu, więc mam takie poczucie właśnie, że symbolicznie jakoś otwiera się przede mną teraz trochę właśnie nowy etap, nowy rozdział. Dużo rzeczy się bardzo zmieniło właśnie po wydaniu mojej ostatniej płyty, a przed premierą tej najnowszej piosenki. Zakończyłam kontrakt płytowy, który miałam z jedną wytwórnią przez 10 lat. Zakończyłam swoją działalność na ten moment z moim producentem, z którym stworzyłam wszystkie płyty, więc zaczęłam szukać dalej. Utwór Bye Bye zresztą właśnie powstał w Portugalii, w Lizbonie, w mieście, z którym jestem w ogóle bardzo związana, bo studiowałam tam przez moment. Więc tak czuję, że jakiś taki nowy wiatr zawiał w moją stronę, no. W stronę mojej łódeczki i tam popycha mnie. A były jakieś konkretne powody? Co cię popchnęło ku tym zmianom? Wiesz co, czasami po prostu przychodzi taki moment w życiu, że czujesz, że po prostu stoisz. A jak, ja nie lubię czuć, że stoję, ja lubię czuć, że idę. Dążysz do rozwoju. Że się rozwijam i że coś się dzieje i czuję, że też ja sama dla siebie jestem lepszą wersją siebie z każdym jakby swoim działaniem. I po prostu postanowiłam, że chciałabym czegoś więcej, chciałabym wejść na jakiś wyższy level, dać coś w ogóle jeszcze więcej od siebie fanom, coś świeżego, coś nowego i czasami do takich sytuacji właśnie potrzeba no, delikatnych zmian. No i co warto zaznaczyć, utwór Bye Bye przyjął się rewelacyjnie. Czytałaś komentarze? Tak, tak, jestem na bieżąco, w ogóle odkąd mieliśmy dzień premierowy, to faktycznie śledzę mocno i widzę, że fani są zachwyceni, więc ja jestem też zachwycona, widzę dużo dobrych słów i też widzę, że fani doceniają to, że ja naprawdę gdzieś tam, ja sama dla siebie czuję, że się bardzo rozwinęłam i cieszę się, że fani też to widzą. Ja też tam oczywiście zerknęłam w tę sekcję komentarzy, no i mówią, że to jest światowy numer. Czy marzy ci się faktycznie wyjście spoza granic naszego kraju i taka kariera światowa, jak to mówią? Słuchaj, marzyć, to mi się dużo rzeczy marzy i marzy mi się światowa kariera oczywiście, co nie znaczy, że jakby jestem jej pewna, że ona się wydarzy jutro, na pewno nie, ale faktycznie przy okazji premiery Bye Bye zaskakująco pojawiła się piosenka na kilku zagranicznych playlistach, między innymi na Spotify'u. Co jest jakimś takim krokiem w stronę wyjścia poza granice Polski, ale szczerze mówiąc to nie jest mój taki plan przy okazji tej piosenki. Ja naprawdę przy tej piosence jestem sfokusowana na Polskę i na moich polskich fanów, którzy mnie kochają i albo może pokochają dopiero, może dopiero mnie poznają. Myślę, że po prostu mamy taką jakąś większą przestrzeń na utwory anglojęzyczne i ja chciałam tego spróbować i oto jest Bye Bye. A jeśli mówimy o przyszłości, myślisz może o jakichś kolaboracjach? Mam wrażenie, że to jest coraz częstsze wśród naszych artystów. Szczerze, zupełnie nie. Chciałabym się skupić na swojej muzyce przede wszystkim.
na swoim rozwoju osobistym, na pisaniu być może dla innych artystów, ale przede wszystkim na swoich piosenkach. Ja mam w swoim gdzieś tam dorobku kilka kolaboracji, ale to nigdy nie były dla mnie takie... W sensie zawsze chciałam zrobić utwór z Piotrem Roguckim i to faktycznie była taka gwiazdeczka gdzieś tam, do której po prostu zawsze dążyłam, żeby ona z nieba na mnie spłynęła. I faktycznie to się wydarzyło na płycie Regnum, więc na tym poziomie jestem bardzo usatysfakcjonowana, a teraz jakby myślę o sobie, skupiam się na sobie i zależy mi, żeby moje piosenki broniły się same. Tak jak wspomniałaś już w naszej rozmowie, minęło ci 10 lat takiej obecności na scenie. Jak wspominasz te początki? Bo wszystko zaczęło się o The Voice od Poland. The Voice, tak. Szalone to było wszystko, ale to było wszystko było takie beztroskie, nowe, zaskakujące. Ale no wiesz, te 10 lat mojej kariery to jest przede wszystkim 10 lat pierwsze mojej dorosłości, bo ja zaczęłam równo w wieku 18 lat. No i to są w ogóle najlepsze lata. To w ogóle wszystko, co najlepsze w moim życiu się wydarzyło, wydarzyło się w ciągu tych 10 lat. A spodziewałaś się tej skali, idąc na casting, nie, że faktycznie nie. Tak to się wszystko potoczy? Ja moją mamę przekonywałam, idąc do programu, wiedząc jakie są terminy, że mi się terminy nagrań tych ostatnich odcinków programu nakładają z maturami, przekonywałam ją, że mamo, w ogóle nic się nie bój, bo ja tam nawet nie dojdę, przecież to są ostatnie odcinki, to w ogóle kto by kto by pomyślał? No więc potem musiałam jeździć autobusem po maturach i wracać z powrotem na kolejne matury i tak właśnie to łączyć z nagraniami, więc myślę, że nikt się nie spodziewał. Czy może ktoś się spodziewał, kto mnie tam zobaczył i jakby docenił mnie i faktycznie było ileś osób, które doprowadziły do tego, że ja, wiesz, podpisałam kontrakt z wytwórnią na 10 lat, na po prostu 4 wydawnictwa duże. No ale ja chyba jakoś tak bardzo zawsze beztrosko i to traktowałam i po prostu cieszyłam się chwilą chyba. A jakbyś miała wrócić pamięcią, w tamtym momencie były ważniejsze matury czy nagrania? To jest trudne pytanie, bo też pamiętam siebie w tamtym czasie i mam wrażenie, że w ogóle jesteśmy od dziecka uczeni, że matura to jest w ogóle rzecz święta. Dziecko, bez matury to gdzie ty w świat? Ale ja się zgadzam. Dla mnie ktoś nie ma matury, to sorry Gregory, ale to w ogóle niedopuszczalne dla mnie. Może ja jestem jeszcze właśnie, nie wiem, ze starej szkoły. Tak mnie rodzice wychowali i ja tak zgadzam się z tym. Ale ja też, to wynika z tego, że ja się zawsze dobrze uczyłam i dla mnie matura nie była problemem. Ja się nie stresowałam maturą, bo ja wiedziałam, że jestem przygotowana. Więc ja po prostu fizycznie to było trudne do zorganizowania, no bo byłam zmęczona, bo autobusy, bo jazdy w nocy i tak dalej. Ale ja w tamtym czasie... Raczej, no tak, myślę, że byłam bardzo podstawowo zestresowana jednym i drugim, ale też nie zastanawiałam się na pewno, czy zdam, czy nie zdam. Także, kochana, ja miałam z matmy 98%. Co ty mówisz? Ale z podstawy. Przepraszam, że to tak brzmi po prostu, że ja teraz właśnie aż zagarnęłam mikrofon, że to tak brzmi nieskromnie, ale kurde, no jestem dumna z tego. No zszokowałaś mnie, szczerze mówiąc. Zwłaszcza, że artyści zawsze kojarzyli mi się bardziej z tym takim humanistycznym umysłem, jakkolwiek to brzmi, no lubimy sobie porządkować ten świat. I ja właśnie, wiesz, czuję w sobie jakąś taką powinność, żeby pokazywać też słuchaczom, państwu, że można w drugą stronę, że można być matematycznym umysłem i że uczenie się dobrze jakby wcale nie znaczy, że ktoś jest strasznym kujonem i po prostu, że ma klapki na oczach na jeden kierunek i że naprawdę można to wszystko łączyć i można łączyć studia z karierą i to naprawdę się da. Wszystko się da, tylko trzeba trochę chcieć. Bądź dużym chłopcem i przestań do mnie słać pytania. Twe słowa to ciągi liczb, nie ułożę z nich. Już chłopców, co?
nie potrafią mnie zaskoczyć. Twoje pasje. Moje pasje. Wiem, że język hiszpański to jest w ogóle twój konik. Tak. I ostatnio nawet rozmawiałyśmy, chociaż mało ostatnio mam czasu. Mało masz okazji. Jakbym mnie ktoś zaczepił na ulicy, to bym chyba wydukała, nie wiem, 3 słowa może. A skąd w ogóle się to wzięło? Wiesz co, bo ja studiowałam kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów. No i tam mieliśmy język hiszpański na studiach. A kolarstwo? To a kolarstwo, wiesz co, ja się śmieję, że mi rower towarzyszył całe życie, bo ja pochodzę z mojej miejscowości i mieszkam na obrzeżach tej miejscowości, więc ja zawsze wszędzie musiałam dojeżdżać rowerem i ja zawsze z tym rowerem byłam, po prostu zawsze, jak się przeprowadziłam do Warszawy 10 lat temu też, to też przyjechałam z rowerem i rowerem podróżowałam. No i ten rower gdzieś tam zawsze mam pod ręką, ale faktycznie ostatnio już tak zaczęłam tak poważnie do tego roweru podchodzić. Kupiłam sobie rower szosowy, później przyszedł czas na rower gravelowy i właśnie mam w domu na środku salonu stoją moje dwa piękne rowerki. No i mam tak, że ten rower mi przynosi przygody. Że ja wsiadam na ten rower i jadę. Ja bardzo lubię jeździć tak, no, takie całodniowe wycieczki, wręcz kilkudniowe. No dla mnie to jest jakaś taka forma, wiesz, spędzania czasu też w przyrodzie. I sportowo, to w ogóle jest dla mnie idealne połączenie. Przyroda i sport razem i jeszcze dobre jedzenie do tego. Jakbym tak mogła właśnie, idealne wakacje wyglądają na mnie, że po prostu jadę rowerem i po prostu w jakimś pięknym, nie wiem, typu w Toskanii, właśnie w przyszłym roku może coś takiego zrobię. I tak jeżdżę sobie tylko do restauracji i jem sobie dobre jedzenie. A najdłuższy dystans, jaki pokonałaś w ciągu dnia, liczyłaś? 250 km. 250 km w ciągu dnia? Ale to był wyścig, więc to była taka, wiesz, adrenalina. Hardcore. Nie ma takich miejsc, skąd mnie widać piękna, czy to ty? Natalia, zmierzając ku końcowi, jakie są twoje marzenia? Jakie są moje marzenia? No aktualnie marzę, żeby piosenka Bye Bye po prostu poszybowała w stronę jak największego grona odbiorców. Byłoby super. Myślę, że ta piosenka naprawdę ma fajny potencjał, żeby zagościć w klubach, żeby wyciągnąć ludzi do tańca, żeby wyciągnąć ludzi na koncerty moje, na które serdecznie zapraszam. Teraz będziemy na jesień ogłaszać traskę związaną z dziesięcioleciem moim, więc spodziewajcie się niedługo dat. No i chyba, żeby dużo się działo. Ja trzymam lubię, jak się za ciebie dzieje. Kciuki. Jesteś świetną dziewczyną. No i co? Powodzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Bardzo było mi miło.